Witam. Tak jak obiecałam, dzisiaj będziemy mówić o liderach prowadzących i o inspiracji starotestamentowej, która jak to się ma do naszego dzisiejszego uwielbienia. I słuchajcie, jak się przygotowywałam, przyszedł mi do głowy taki obraz, że lider prowadzący na spotkaniu to jest jak policjant, który kieruje ruchem. Wysiadły światła. Wiecie, jak to jest. Wszyscy chcą jednocześnie jechać. I jeżeli nie będzie takiego policjanta, to wszyscy na siebie najadą, stanie korek i koniec. I taki policjant przepuszcza, pokazuje, ty stoisz, teraz ci jadą i tak dalej. On cały czas kieruje ruchem. Coś takiego podobnie jest z liderem uwielbienia na spotkaniach. Więc po pierwsze, lider uwielbienia naprawdę kieruje. Ty jesteś naprawdę bardzo ważną osobą. Teraz mówię o osobie, która prowadzi w danym momencie na spotkaniu uwielbienie. Jesteś bardzo ważną osobą, ponieważ ty kierujesz ruchem, ty kierujesz tym, co się ma dziać. Tak, możesz powiedzieć, nie, to Duch Święty. Dobrze, dobrze, za chwilę. Najpierw ty. Słuchajcie, to jest tak. Ktoś, kto prowadzi uwielbienie, musi wiedzieć, po pierwsze, ocenić atmosferę sali, wiedzieć, z jakiego miejsca startuje, ale musi dokładnie wiedzieć, dokąd chce ludzi doprowadzić. Ty musisz wiedzieć, dokąd ty ludzi chcesz doprowadzić. Po drugie, musisz pilnować, żeby był czysty przekaz, jednolity przekaz, bez jakichś zamieszań. Ja pamiętam, jak mnie uderzył taki fragment, kiedy Mojżesz schodził z góry Synaj, a tam na dole się bawili, wiecie, złotego cielca sobie zrobili i jedli, pili i byli szczęśliwi. I on schodzi i tak mówi, nie jest to głos walki, nie jest to głos uwielbienia? Co to jest? To była mieszanka duchowa. Oni niby uwielbiali, ale tam była mieszanka obrzydliwego bałwochwalstwa, tak? Mieszanka wszystkiego. To był niejednolity przekaz. To był zabrudzony, zamieszany przekaz. W uwielbieniu musi być czysty przekaz. Czyste namaszczenie, czysty przekaz. Ty musisz dokładnie wiedzieć, co się dzieje w danym momencie, dokąd prowadzisz i co masz zrobić. Jeżeli coś przychodzi przeciw uwielbieniu, przeciw tobie, tak, to musisz wiedzieć, co masz zrobić. Więc ty naprawdę kierujesz tym ruchem i ty nie możesz się wycofać. Musisz być odważny. Tego się człowiek uczy w uwielbieniu. Musisz być odważny, żeby iść i prowadzić ludzi tam, dokąd wiesz, że chcesz, by doszli. Bóg cię może zaskoczyć, Bóg cię może zaprowadzić nawet dalej, niż myślałeś, że dojdziesz, ale przynajmniej musisz mieć określone pewne rzeczy, które ty wiesz, że chcesz zrobić. Jest pokusa, żeby czasami złościć się na ludzi, że oni tam nie biorą udziału i tak, wiecie, pokrzyczeć na nich. Więc unikajmy tej pokusy. Wiem, o czym mówię. To do nas należy poprowadzić ludzi, ale czasami jest tak, że trzeba wziąć mikrofon i trochę mówić do ludzi. A czasami jest tak, że pastor musi wziąć mikrofon i po prostu pewne rzeczy przemodlić najpierw. A potem uwielbienie dalej idzie i już jest prościej. Więc nie złościmy się na ludzi, bo oni czasami nie wiedzą, czasami przyszli z jakimiś obciążeniami, takimi, że sobie nie umieją poradzić. Czasami są nowe osoby i jest może ich sporo na danym spotkaniu i one w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Więc nie złościmy się na ludzi. Dalej. Co jak gdyby powoduje, że jesteśmy odważni, nie wycofujemy się, że jesteśmy dobrze przygotowani w duchu. Musimy się najpierw przygotować, żeby móc prowadzić uwielbienie. I ja nie tylko mówię o tym, że się dobrze zna piosenkę jedną, drugą, trzecią i wie, jak ją śpiewać. To oczywiste. Ale ty się w duchu musisz przygotować. Musisz przyjść przygotowany, spędzić czas z Bogiem, wiedzieć, że się spotkałaś z Bogiem i masz z czego dawać, uwalniać potem, tak? Czyli być przygotowany. Lider, który prowadzi, teraz osoba, która generalnie zarządza całą grupą. Dąż do pomnażania grupy, żebyś miał jeden skład. Jak masz jeden skład, dąż do dublowania składów, żebyś mógł rozdzielać potem kto, kiedy. Żebyś mógł mieć więcej działalności. Wychodzić z jedną grupą na ewangelizację, to druga wtedy jest następnego dnia, żeby nie zamęczyć ludzi, tak? Dąż do tego, miej to w sercu.
Nie siadaj na laurach, że już mam grupę, ha, cudownie, ale dołóż więcej, więcej, więcej. Ja chcę, Boże, więcej, módl się o więcej, o zdublowanie. Ale wiecie, kiedy to się będzie działo? Kiedy nie będziesz się bał, że ciebie ludzie prześcigną. Ty musisz się cieszyć, że masz dobrych ludzi. I nie bać się, że oni ciebie przewyższą w umiejętnościach, nawet w prowadzeniu. Halleluja! Ile ja się namodliłam, żeby mieć więcej osób do prowadzenia, bo czasami jedna osoba naprawdę nie jest w stanie wszystkiego poprowadzić. To jest bardzo obciążające i gardło nawet obciążające, tak? I pojawiają się następne osoby, kształtujesz je, one się uczą, zaczynają prowadzić. Nawiasem mówiąc, nikt nie nauczy się prowadzić teoretycznie. Tylko się wtedy nauczymy prowadzić uwielbienie, kiedy to robimy. Mamy objawienie, oczywiście słuchamy, tak? Wzrastamy, ale prowadzimy. Narobimy mnóstwo błędów, no i co? I tyle. No to się zrobi błąd, to się już nauczysz, tak? Ale nie bać się tego. Nie bać się wypuszczać następnych osób. Niech następne pokolenia nas prześcigają. Nie bądźmy jak korek, że gram nie wpuszczę nikogo, bo może być lepszy ode mnie. Nie. Odwrotnie. Ciesz się, że ktoś gra lepiej od ciebie. Ciesz się, że jeden perkusista super przychodzi następny, jeszcze lepszy i ten poprzedni powinien się tylko cieszyć. I tak dalej, i tak dalej. Więc nie być jak korek, latami blokując miejsce. Niech każdy, to też pilnuj w grupie, niech każdy, kto gra na czymś, szykuje sobie następcę na przykład. To jest super pomysł. Bierze osobę, okazuje się, że ktoś troszkę gra na gitarze. To ten, który gra dobrze, słuchaj, umówmy się, będę ci raz w tygodniu się z tobą spotykał i trochę cię pouczę, okej? Okay? I tak dalej. Po prostu niech każdy szykuje sobie następcę. To jest dobra zasada, nie zawsze jest to możliwe. Ale jeśli tylko jest, szykujmy następców. Tak samo bądź cierpliwy do ludzi, którzy się uczą prowadzić. Nie strasznie nie ich tam nie obciosuj za to, co źle zrobili, bo oni się inaczej nie nauczą, albo będą tak zablokowani, będą się tak bali. To jest stresujące. Bo ty chcesz, każdy chce jak najlepiej, każdy chce, żeby się otworzyło niebo, żeby był przepływ, żeby po prostu Duch Święty zstępował, więc jest trochę zestresowany. Ale nie nauczymy się, nie robiąc nic, tak? Teraz uwaga, jeszcze do całej grupy odnośnie prowadzącej osoby. Cała grupa wspiera osobę, która prowadzi w danym momencie. To nie jest tak, że ktoś prowadzi i ludzie są sobie. Ktoś odpływa, tak się już zanurzył w duchu, że prowadzący musiałby chyba zdjąć but i rzucić w niego, żeby albo cisnąć, nie wiem, kartkami, żeby ta osoba oprzytomniała. Nie ma czegoś takiego. Jesteśmy mimo wszystko w jakimś tam kontakcie. To nie znaczy, że kończymy piosenkę i wszyscy patrzą, albo bez przerwy ze zarobimy. Nie, ale jakoś staramy się mieć kontakt, słyszeć, co robi prowadzący, w którą stronę idzie. Jeżeli prowadzący zaczyna śpiewać w duchu i nam pokazuje, że mamy śpiewać, to nie odsuwamy mikrofonu na kilometr, tak? Tylko jesteśmy razem. Wspieramy tę osobę, bo wszyscy idziemy w jednym kierunku. Nie ma kilku kierunków na scenie, jest kierunek jeden, a jednocześnie mamy cały czas kontakt z pastorem, żeby wiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku, że jemu to pasuje. Jeśli pastor coś powie, że zmienić, to zmieniamy. Nie ma na scenie kłótni, rywalizacji czy stawiania oporu. Nie ma czegoś takiego, tak? To pilnujmy. Jak mówię, nie odpływamy. I na koniec tego, co chcę powiedzieć akurat w tym momencie, zaraz przejdziemy do tego wzorca Starego Testamentu, ale jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, służba uwielbienia jest służbą pomocniczą. Ona jest bardzo wyraźna, to jest bardzo ważna służba. Ona jest bardzo widoczna w Kościele. Ludzie, którzy są w uwielbieniu, są bardzo widoczni. Ale to są wszystko, jesteśmy wszyscy pomocnikami pięciu darów służb. To nie jest jedna z pięciu darów służb. Jesteśmy służbą pomocniczą, bo my pomagamy prowadzącym, pomagamy, żeby było otwarte niebo, żeby się dobrze głosiło, żeby serca były przygotowane i tak dalej. Mówiliśmy o tym, nie chcę powtarzać. Ale jesteśmy służbą pomocniczą. I teraz wzorzec uwielbienia w Starym Testamencie u Dawida. Lewici to byli oddzieleni ludzie, pokolenie Lewiego, którzy byli powołani, tylko oni powołani byli do prowadzenia. I był pewien ustalony porządek świątyni, do którego się odwołuje Dawid w jednym z psalmów, w setnym psalmie. Dlatego zwróciłam na to uwagę i mi się to tak dosyć ciekawie skojarzyło,
że on się odwołuje do porządku świątyni. Mówi, wejdźmy w przedsionki z pieśnią chwały, z radością i tak dalej, z wdzięcznością. Czyli odwołuje się do budowy świątyni, która się składała z przedsionka. Tam zażynano zwierzęta przynoszone na ofiarę. Tam była kadź do obmywania rąk kapłanów i tam było palenisko, tam był ołtarz, na którym spalano ofiary. Możemy sobie wyobrazić, zanim pójdziemy dalej, co tam się działo. Jaki tam był wrzask, kwik, ryk, pot i w ogóle co tam się działo. Ludzie przychodzili, przynosili te ofiary. Był ogromny teren, tak? No bo musieli się tam zmieścić, tak? Później zażynane zwierzęta oczywiście nie przeżywały tego w spokoju, ale na pewno kwiczały, ryczały, beczały i tak dalej. No może nie kwiczały, bo świnek tam nie było, ale, ale na pewno ryczały i beczały. Później przychodzili kapłani do miejsca świętego. Tam w tym świętym miejscu był świecznik z zlitego złota, który się cały czas palił. Był ołtarz kadzidlany, gdzie cały czas dymiło się kadzidło. I był stół z chlebami pokładnymi. I to już było cichsze miejsce. I ostatnie miejsce to było miejsce najświętsze, gdzie była tylko Arka Przymierza. I raz do roku wchodził arcykapłan i kropił ofiarą ze zwierzęcia, kropił Arkę Przymierza. I tam tylko on mógł wchodzić, nikt więcej. W dodatku to było bardzo niebezpieczne, dlatego że tam była taka Boża obecność, że gdyby on miał jakikolwiek grzech, jakieś coś, zaniedbanie, to by padł trupem. Więc miał oczywiście ten sznurek taki do szaty przywiązany i długi sznurek, który sterczał na zewnątrz, że gdyby padł trupem, to by go tam wyciągnęli za ten sznurek. Tam nikt nie mógł wejść. I miał jeszcze dzwoneczki, żeby wszyscy słyszeli, że on się rusza, że żyje. I dlaczego ja o tym mówię? Mi się to skojarzyło kiedyś bardzo mocno z tym, że my jesteśmy, tak jak Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, jesteśmy też potrójni. Mieszkamy w ciele, mamy ciało, mamy duszę i mamy ducha. I troszkę w uwielbieniu to jest tak, że najpierw to my składamy na tym ołtarzu. Ta pierwsza część, to my składamy to swoje ciała. I słuchajcie, najtrudniej jest czasami przebić się przez to swoje ciało, przez cielesną naturę. Tak samo jest w modlitwie. Często przez, nie diabeł, że tam strasznie przeszkadza. My sami jesteśmy czasami przeszkodą. Nasza cielesna natura, nasze rozproszenie, lenistwo, troski i tak dalej. I to jest to, co najpierw składamy w uwielbieniu. Nasze ciało. Dlatego mówiłam też o tej aktywności w uwielbieniu, bo to ciało musi złożyć samo siebie w ofierze w uwielbieniu. Potem w tym drugim miejscu jest tak jakby czas na duszę, że my duszę musimy poddać też. Ona musi zostać zaangażowana, ale ona nie może przeszkadzać nam. I kiedy już złożymy siebie w ofierze, w czasie uwielbienia, przychodzi to miejsce, kiedy wreszcie duch jest dotykany i jest uwalniany z naszego ducha, jest uwalniane to uwielbienie i Duch Święty może zacząć działać, wypływać z nas, tak jak Jezus powiedział, rzeki wody żywej wypłyną z naszego wnętrza, tak? Kiedy modlimy się, kiedy śpiewamy w językach, kiedy uwielbiamy, kiedy już nam nie starcza słów, już nie wiemy jak, tak? I przychodzi potężna Boża obecność, jesteśmy dotykani. Z tym kojarzy mi się właśnie ten podział i to, do czego się Dawid odnosił. Natomiast w pierwszej Kronik, 25 rozdziale jest opisane, jak to wyglądało. Muzycy i śpiewacy świątynni. 25 rozdział, pierwsza Kronik. Następnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Azafa, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach. I są wymienieni. I teraz tak, z synów Azafa, nie będę czytać tych imion, bo nam to na nic nie jest potrzebne, pod kierownictwem Azafa, ci synowie, który w natchnieniu grywał według wskazówek samego króla. Dalej, z synów Jedutuna, wymienieni są ci synowie, pod kierownictwem ojca ich Jedutuna, który w natchnieniu grał na lutni pieśni dziękczynne i pochwalne Panu. Z synów Hemana, wymienieni są, wszyscy oni byli synami Hemana, jasnowidza królewskiego. To oznaczało proroka.
wtedy tak nazywano. W sprawach bożych, zgodnie z obietnicą Pana, że wywyższy jego moc. Dał bowiem Bóg Chemanowi 14 synów i 3 córki. Wszyscy oni śpiewali pod kierownictwem swoich ojców. Asafa, Jedutuna i Chemana w świątyni Pana, przy wtórze cymbałów, lutni i cytr, pełniąc służbę w świątyni Bożej według wskazówek samego króla. Liczba ich zaś z ich braćmi, wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, a wszystko to byli mistrze, wynosiła 288 osób. I rzucali losy w sprawie swoich czynności służbowych, zupełnie tak samo młodsi, jak i starsi, mistrz, jak i uczeń. Więc znowu widzimy, że byli zrównani. Mistrz, jak i uczeń rzucali losy tak samo, byli zrównani wobec Boga. Więc co mają robić? Ale dlaczego ja o nich mówię? Ponieważ każdy z nich miał swego rodzaju inne namaszczenie. I nie wdając się w szczegóły, chciałam powiedzieć, że są takie różne namaszczenia, które Bóg daje grupie uwielbienia i Bóg daje liderom uwielbienia. To jest namaszczenie do bycia pod autorytetem i do tworzenia uwielbienia i prowadzenia uwielbienia pod autorytetem. Po drugie, to jest namaszczenie do pisania pieśni, do tworzenia, do bycia twórczym. I po trzecie, do pomnażania, namaszczenie płodności. To są te trzy rzeczy, trzy namaszczenia. Masz łaskę od Boga, że będziesz umiał i będziesz w jedności z twoim pastorem i będziesz umiał być pod autorytetem i pod autorytetem tworzyć rzeczy, że będziesz twórczy, będziesz mógł, ty czy twoja grupa, będziecie twórczy. Nie musicie tylko odtwarzać. Chciałabym to wyraźnie powiedzieć do każdego w uwielbieniu. Czy jesteś związany z naszym Kościołem, czy przypadkiem wszedłeś, nie jesteście związani ślepo tłumaczeniem i wiecznym śpiewaniem pieśni z Ameryki, bo tam na pewno są lepsze. Bóg umieszcza w każdym, kto jest w uwielbieniu, dary i może w wielu z was umieścić dary do tworzenia pieśni, takich adekwatnych do czasu, do Kościoła, do miejsca i nie bójcie się tego robić. Wyzwalajcie to. I trzecia rzecz, jest namaszczenie do pomnażania ludzi. Więc nie bójmy się tego, że na dziś mamy mało, że na dziś jesteśmy sami. Bóg pomnoży, On chce, jeszcze raz to mówię, Bóg chce pomnożyć. To samo dziś Bóg wyzwala w Kościele. To jest wzorzec, zobaczcie, w Nowym Testamencie prawie nic nie ma na temat uwielbienia. Bo to było ustanowione. Oni korzystali ze starych wzorów. My dzisiaj, Luter odnowił pewne rzeczy, Luter na to wpadł. Docenił, jaka jest niesamowita, kiedy odnawiał w ogóle Kościół, tak? Kiedy Kościół wracał do korzeni, do słowa, do zbawienia przez wiarę. Również Luter odnowił uwielbienie w Kościele tak naprawdę. On docenił znaczenie uwielbienia, zrozumiał, miał objawienie i pisał pieśni. Wiecie, że ja, kiedy byłam w szkole biblijnej, posłuchałam kiedyś, śpiewano pieśń. Mówię, jakie niesamowite słowa są w tym pieśni. Fantastyczne, pełne wiary, ognia, przebudzenia. Okazało się, że to jest pieśń Lutra, którą opracowano, zaaranżowano w nowoczesny sposób, ale to była pieśń Lutra. On odnowił, zobaczcie, Bóg odnawia coś, co już było ustanowione. Luter to odnawiał. Kolejne pokolenia. Potem znowu zaniedbywano. Bóg daje do kościołów style i muzykę najpierw do kościołów. Każdy rodzaj muzyczny powstawał najpierw w kościele, ale religia, która gdzieś tam się zakorzeniała, wyrzucała to z kościoła i to sobie szło do świata. A świat oczywiście ochoczo brał. Więc my teraz musimy być mądrzejsi. My powinniśmy wiedzieć, że Bóg nam daje dary, Bóg w nas umieszcza dary i rozwijać to jak najwięcej. Tak jak na dziś potrafimy. Bóg da wzrost. Jeżeli ty rozwijasz, co ci Bóg dzisiaj daje, to Bóg ci da pomnożenie tego daru, tak? Nie bójmy się tego. Nie bądźmy niewolniczo związani piosenkami nawet z najlepszych miejsc, ale zawsze, zawsze, zawsze z zagranicy. Po prostu też Bóg nam daje coś. To jest zdolność, którą Bóg daje. Słuchajcie, jest tak dużo rzeczy, które możemy wziąć. Jest tak wiele jeszcze przed nami, jeszcze nieodkrytych rzeczy. Bóg czyni cały czas rzecz nową. On mówi, ja czynię rzecz nową, nie widzisz, już się rozwija. Na dzisiaj przyzwyczajaliśmy się do czegoś, a Bóg rozwala nam stare schematy, mówi, nie, jest więcej. I wierzę w to. Ja czasami miałam tak, że stawałam jakby przed ścianą. Mówię, Boże, już nie mogę, wiem, że jest więcej, ale ja nie wiem co. I musiałam się wysilać, musiałam w modlitwie napierać, modlić się, płakać przed Bogiem, aż przychodziło jakieś przełamanie, przychodziły nowy rodzaj dźwięków, nowy rodzaj pieśni, nowy rodzaj uwielbienia. Tak jakby
dalej i głębiej. I tak jest cały czas. My się cały czas musimy rozwijać. Uwielbienie, liderzy, chórzyści, muzycy, pamiętajcie. Cały czas musimy się rozwijać. My nie możemy się zatrzymywać na jakimś etapie, bo nam dobrze i już wygodnie. I dla duszy wygodnie. Nie, Bóg ma więcej. I On chce dawać świeże namaszczenie, świeżą mannę z nieba, każdego dnia. Zostawiam Was z tym i życzę rozwoju. Życzę radości z uwielbienia, rozwoju, wspaniałych zespołów, wspaniałych ludzi. I tyle ode mnie.